Jak już się zacznie, jak już będzie intro, to już od razu nagrywamy. Ja już teraz jak nawet już się włączyłem. Wczyta. Ja już nawet teraz. Podbój. Główny składnik ludzkiej historii. A dupa, po angielsku czytajmy. Nie. Since the immortal... Od zarazenia dziejów wielcy przywódcy wzrastali mimo przeciwności losu, żeby osiągnąć... Gówno! Po angielsku, niech się uczą, gnoje. Tak samo było ze świętymi z trzeciej ulicy. W podbiciu Stillwater to ten niegdy drobny gang uliczny przedziewak. Kręcą film o świętych. Johnny Gat i Shandy stali się ikonami popkultury. Pierce... A kogo, kurwa obchodzi Pierce? Chodzi o to, że święci wkroczyli na globalną scenę i każda zbrodnicza organizacja, fakt, za szybko to leci, to tylko kwestia czasu, zanim któryś z nich wypowie wojnę świętym. Weszli na szczyt i po prostu to kwestia czasu, że kiedy ktoś ich zdetronizuje. Tak. Świetny lektor, który potrafi szybko czytać. Świetny Diego, który czyta polskie napisy zamiast angielskich. Chrzan się. Zaczyna się zabawa. O! Biją Murzyna. Dobry A kogo kurwa obchodzi Pierce? A kogo... Dobrze! Dobrze! To jest kurwa ten, co ukradł kole Zełku. O! Proszę, dostał kole! Oto kola Zełku! Cholera, Travis. O! Co kurde? Mnie maczetą, kurde, do krainy kebabów? Double Sun Power! Ora, 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 ora! Ora! Pa jeszcze pierdolnie kamehamom. Chory shit! O i oczywiście Murzyn musi w koszykówkę. Gwiazdy lecą. Zabronione w Kalifornii. Japanese commercials. Easiest money you'll ever make. Grand Larson is right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride along, man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a scene with any degree of emotional truth, I gotta make it real. I tu wkraczamy my. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Gat? Ultra postmodernism. O Boże, postmodernizm. Dwa kolokwia, kurde, miałem z postmodernizmu. Ale to też dobry powód, dla którego się na randkę umówiłem z moim wykładowcą. Okej. Okay. Miło słyszeć. Nie mówiłeś chyba. Przedtem o tym. Nie, no opowiadałem, że spędziłem z nim 2 godziny w jego gabinecie. A ja opowiadam, że mam pamięć jak suszone pstrąki, czasami nie narzekam. Posłuchaj, jesteśmy miłymi gangsterami. My to jest różnica. A przy okazji witamy w nowej serii. Właśnie, my jesteśmy gangsterami z popkultury. Jesteśmy ziomalami. Jesteśmy miłym gangiem. My tylko kradniemy pieniądze, które ukradł nam rząd. Payday 2. Jesteśmy gangiem z YouTube'a. Mili dla widzów. Zaczynamy od zera, wzbijamy się na szczyt. Tak. Witamy na polskim YouTubie. A nie, bo trzeba oszukiwać algorytm, hehe. 1000 stopni rozpalonego noża. Szybko, oni chcą właśnie nam proponować tą subskrypcję. Jebać was. Nie. Co, że zniknęło mi z moich subskrypcji? Wow. Że z moich subów mi zniknęło co bez sprzęcy? Jezus! Naprzód! Breach the door! Au. Co kurwa? Dziękuję, jesteś świetnym towarzyszem. Staram się. Jak zawsze. Jeb. I tak, ogólnie ciekawa rzecz. Jak zazwyczaj mam w zwyczaju nagrywać na 100% wszystkie gierki i być zapoznany z nimi, tej gierki nie znam. Za to kto zna? Nie znam gościa. No, ty znasz, kurde, oszuście, narkomanie ty. Nie do końca, dawno w to nie grałem, ale chodzi o to, żeby mieć fan.
Tak, lubię. I zresztą Diego zna większość rzeczy, pamięta jakie upgrade'y są takie bardzo użyteczne, szpitale i inne rzeczy. Co się z nią nie od jaja, Pawle? O, jaka dumna. Aura psucia gier. To właśnie, jebs, kapłem ją. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, come over here. Got the tools right here, Holmes. Thermal drill? A nie, C4. Nie, kolega ma pakę. Kilka pak. Przygotował się na cały sezon kompetytywów. Idziemy czeski plastik. Podłożyłem go samochodzikiem na sterowanie. Helikopterkiem. Legendarna misja z Vice City. Która nie była taka trudna. Zapraszam na górę, do fanki. Już sekunda. Znowu kolejny autograf. Proszę, ty autografuj. I taki śmieszny Kimper podejdę i strzelę jej w twarz, bo nie you're wiem o co good. Chodzi. Ta muzyka w tle. Josh Berg, a kogo to obchodzi? Jestem Diego. Nie ten trzeba. Music. Widzisz. Trzymaj się. Nightblade co tam był? Dobra, idę plantować. Ninja Vampir Zombie czy Ninja Vampir Cyborg był chyba Nightblade? O, proszę bardzo. I'm planting the bomb. Zabiliśmy wszystkich. CTK-i się spóźniły jak to wcześniej. Siedzieli na respie, nawet nie przyszli. No, siedzieli sobie na tyle i się trollowali, wrzucali sobie AWP-y na dachy. Tak. The dust. Nie musi wciskać każdego przycisku. Nie musi w ogóle wciskać go i tak, przecież wszyscy widzieli gigantyczną eksplozję. Antyterroryści i tak by tu przyszli. Wcale nie. Może pomyśli, a kręcą film. W końcu to święci. Tak! I odłamki spadają na ulicę na ludzi. Dobry film. No, zdarzało się, że w niektórych filmach po prostu... Niektórych, ale nie wszystkich i nie z gangsterami. Właśnie było. Dobra. Ciężko mi się trochę operuje właśnie zmienianie broni, to przez to, że to jest gierka konsolowa głównie, no to wiadomo. Ba! Trzeba tarcza. Fanów. Jeb, kurde, szmato. Ja też chcę kolejny złapać. O! I'm going uszanowa... to hug you. Ej! Jak go łapiesz z obrotu? Nie. Biegnę w jego stronę. Wypierdalać, to nie wasze subskrypcje. Hej, Travis, łap! O, dobrze. Jak jeszcze raz łapiesz z takiego rzutu? Ze sprintu. Aha, dobra. W ten sposób. Dobrze wiedzieć. O, rzeczywiście, dobra. Dobra, gdzie jest PM? Opa, wypieprzeć! Bo Diego jest miłośnikiem PDW-ków. To powinien być specjalny skillset w tym, Paydayu dwójce, że wyrzuca się ludzi za okno. Tak. O, wyrzuciłem go, jak chciał wskoczyć i się przewalił. Frajer! Jeszcze to są kilka kulek. Cudowny akacz. Ja tu będę leciał pod Deagle, każdy będzie miał inny styl rozgrywki. Tak, Diego oła! Pod miłą, krótką broń z tłumikiem i tak dalej i pod celność, a Travis generalnie pod kaliber. Jest. I jak wiele zawsze. Luf. Travis lubi, kiedy jest duża rura. I wiele luf. I wiele luf. A! Tak, trzy luwy naraz! Tak, właśnie opowiadałem Travisowi o broni, jaką jest grabarz. Tak. O Boże! I Travis, masz tutaj strzelby. Wyjebałem kupiry. Jest zwykła strzelba, jest strzelba grabarz, w której masz jedną lufę, dwie lufy, trzy lufy, a to robisz takie... This sound, you can have three bullets? This is amazing! This is amazing! You can turn into a shotgun? This is amazing! You can have three bullets at once? This is amazing! Powiedział Travis na furkonie. Yes. Właśnie, też taka wiadomość dla moich widzów, w tej serii nie będzie Face Riga z tego powodu, że Face Rig trochę wariował. Po tym jakby nie patrzeć, Face Rig swoje też żre, więc ogólnie wszystko miałem w 50 do 60 FPS-ów. Jakim cudem ja strzelam? Boże, czy ty też strzelałeś w momencie jak się miotałeś i twoja broń nagle skręcała lufą? Bo tam... Właśnie nie. A ja miałem to, Boże, Saints Flow. Jeb. Krótkie serie. A ja nadupczam pełną. No w sumie tak. Rozrzut jest... Widać, kto chodził na AFG kiedyś. Tak, no bo ej, no rozrzut jest tutaj w tej broni nieistotny na ten moment, jeżeli przeciwnicy giną po dwóch, trzech strzałach. Utrudniajcie życia chłopaku. Tak, i to takie...
Jezus Maria, znowu oni, co oni odkurwiają? Znowu święci, dajcie sobie spokój. Odpuśćcie. Nie utrudniajcie chłopakom życia. Sorry, to wszystko ginie na kilka strzałów. To są jakieś ultra ulepszone na początek rozgrywki te... Tak, to już są bronie chyba, przynajmniej ten PM to jest chyba trzeci poziom, czy nawet nie czwarty. No, a i tak przeciwnicy będą mają mało życia na samej pierwszej misji. Takie urocze elementy... Tak, nie mają pancerza, nic, po prostu... Urocze elementy... Macie pierwszą misję, zabawcie się. Właśnie. Tak na zachętę. Je, pru, pra... Przeciwieństwie do Saintsa dwójki, gdzie na początku uciekaliśmy z więzienia. Oj, tak. I takie, this looks fine, odwraca się atak taki głupi ryj w postaci, której służyłeś. I takie, no, this not looks fine. This not looks fine. W ogóle Saints Row 2 był fajny, ale jeden po prostu ssał potężnie. Optymalizacji. No, to widziałem na tym. Była straszna. Kiedyś nawet na starym laptopie, jak grałem, nie mogłem przejść jednej misji przez optymalizację. Misji z ściganiem innego gangu na motora. Matka. Tam optymalizacja była tak zła, że po prostu z kumplem graliśmy na kopy, to wymiękliśmy. Nie daliśmy rady. W ogóle jakby co, my kradniemy systemy algorytmiczne YouTube'a w tym momencie, żeby 1000 Degree Knife jednak był naszą produkcją, wiecie. Jest. Po tym powiedzmy sobie szczerze, po co okraść save, skoro można ukraść save? No właśnie. Oh well, fuck. RIP! Woo! RIP in pepperoni. Więc kończę to moją poprzednią myśl, w tej serii nie będzie Face Riga, dlatego że niestety trochę żre, a wolę, żebyśmy mieli lepszy performance gry i wideo niż moją mordę w tle, która i tak szwankowała. Well, shit. I właśnie teraz najciekawszy element. Pierwszy odcinek będzie u mnie, kolejny będzie u Diego. Będziemy na zmianę tak lecieć pod Diego, tak, że zasługuje na wyświetlenia, więc wiecie. Dziękuję, panie kolego. No. U mnie będzie montaż, u Diego nie, ale wiecie, to taki fajny bajer, że u Diego będzie kontynuacja historii. Tak. I chciałem podziękować ogólnie wszystkim za życzenia do powrotu do zdrowia, bo dalej jeszcze jestem podgrypiony, ale dziękuję. No, a my w tym momencie robimy sobie przerwę. Tak, znaczy, cięcie. Cięcie, znaczy w sumie ja robię cięcie, bo ty nie nagrywasz, no nie? Ja zrobię cięcie i zrobimy sobie obydwie nasze postacie, bo nikt nie chce oczywiście patrzeć, jak robimy postacie. Nie wiem, czemu youtuberzy to robią. Tak więc będzie cięcie i przechodzimy dalej. Tak jest. Więc cięcie. Hej. Okej, okay, jesteśmy po przerwie. Witamy. Oto jest moja postać, która jest jak najbardziej zbliżona do mojego oryginału. Pragnę nadmienić, że ta gierka nie ma zbyt dobrych aspektów związanych z seksapilem, bo nie mogłem po pierwsze powiększyć sobie tyłka, po drugie nie mogłem dodać sobie drugiego penisa, którego mam od urodzenia, więc minusy za to. Aczkolwiek no... To jest najbliższa twarz, jaką mogę zrobić w moim przypadku. Na ten moment sobie robię taką brodę, więc ją mam. Takie są moje włosy właśnie na ten moment, zielone oczy i właśnie aspekty nosa, troszeczkę garbatego, żydowatego i duże brewki. No i tyle. No i naprzód. No to jedziemy. Bo Diego zobaczymy w trakcie rozgrywki, patrząc na to, że ja nagrywam, no nie? No. Tak, tylko niestety postać mi wyszła średnio, ale zawsze coś. Zawsze coś tam później pozmieniamy. Rozpocznij grę. Wiesz, ten taki typowy menadżer piłkarski. Menager? Tak. Wiecie, jak byłem mały, to mój dziadek bardzo dużo grał w menadżery piłkarskie na Amidze i tak mi zostało. Nie, ktoś by więcej za reklamy z YouTube'a. Niż my. Co się stało? Zostaliśmy aresztowani. Nie, to nas. Burke jest prawdziwy. Zostaliśmy nasze dyksy dla pussy. I w tych cutscenkach ja widzę swoją postać, a Diego swoją. Tak. Taki aspekt. Wygląda, jakby dostał stołem w twarz, ale dobra. Co? A ja wyglądam, jakby mnie wrzucili do więzienia, bo chcą kogoś poruchać, ale co tam? No, mówię. To jest... Znaczy, tu jest lepsze oświetlenie niż w New Vegas na pewno przy robieniu postaci, ale też jakoś mi średnio to wyszło. Of course! Oh! Of course! Oh! Och, my friend. These visions are Viola and Kiki, and I am Philippe Laurent, chairman of a multinational organization called the Syndicate. Never heard of it. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are busy at this point. Actually, I wonder why my foot's on your ass at this point. Like it or not, Mr. Gatt,
Our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Lady? You may continue to operate the same Soul Tour Media Group as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes, of course. Listen, you French fuck. I am Belgian. So make yourself a fucking waffle. We done it. W sumie tak myślę, że jak będziemy chcieli, to osoba, która będzie nagrywać, będzie miała normalny głos, a osoba, która nie nagrywa w odcinku, będzie miała głos zombie dla śmiechu. Znaczy będzie można, ale nie wiem, czy będzie nam się zawsze chciało zmieniać tak co chwilę. A ja powiem ci, że nawet będę chciał. Za każdym razem, jak ty będziesz grał, to ja sobie zmienię na głos zombie. To 3 sekundy w chirurgii plastycznej. No niby tak, ale trzeba tam pojechać. No dobrze. Mi się nawet nie chce czasami do tego tutaj. Takie, oh shit, what up, i wyjebał mu. Kurwa. Johnny zawsze nadupczał sno, że to jest wariat. Wystarczyło, żeby powiedział, że Johnny to jest wariat. Wystarczy, że Johnny. Johnny, po prostu gad. Jakim cudem oni go nie trafiają? Te iskry lecą obok niego. Uroki filmów akcji. Nie, uroki odnawiającego się życia. Najebać frajerom! Jeb! Leroy! Co kurwo? Kole chciałeś ukraść, tak? Frajerze. Hej, Travis, łap! Kurde, rzuciłeś w nowe! Uszanowanko. Diego, stoisz tu obok mnie? Tak, proszę, stoję obok ciebie. Proszę, tak wygląda Diego? Nie, no bardzo podobnie zrobiłeś siebie do siebie. Trochę brakuje. Którym łamie kark? Nie wiem, ja wystarczy, że nimi rzucam, ale pewnie lewym też. Niestety. Dobra, rzucamy. Oto moje... Uwaga, Jojo pose. Patrz. Oj. Chyba nie. Chyba nie, chyba jeszcze nie. A dupa tam, Jojo pose. Nie mogę! Też nie. Ta muzyka. Czekaj. F. F skręcasz karki. Okej. Okay. A ja nie mam broni palnej. A nie, mam już broń palną, dobra. Jest. Hoa! Frajerze! Jesteś moim zakładnikiem. Nie. No właśnie, kurwo. Nie jest moim zakładnikiem, uwolniłem go. Strzeliliśmy w łeb, jakie to uwolnienie! Lalki na górze. Mamy spokój jego tak? Duszy. Tak? Łap kurwa ciało. Ciało. Dobra. Dobrze. What? What? Czemu? Czy tobie też lewitował spadochron? Powtórz? Tobie też lewitował spadochron? Nie, mój spadochron nie lewicował. Bo mi postaci nie załadowało i taki spadochron koni Shondi. Specjalna postać, tak jak kibel później. Naprzód! Aweus Pope! Łabarze! Co tam, że w tym momencie temperatura powinna nas zabić? To tym bardziej! To tym bardziej. Jak to było na treningach SAS, nie oddychajcie przez usta, bo oddech zamarznie waszej masce. Tak. Up. O nie. Pomijając już płuca. Jeb, bić go frajera. Ty też miałeś frajera, który cię uderzał? Tak. Okej. Okay. Yeah! Headshot. Sadzimy banie. Yeah! Yeah! Whichever! Boże, bliskość! Shandy. To sobie ją łap! Ja tu muszę nadupczać przeciwników, mi pokazuje. A co z koleżanką? A dupa z nią! Do kuchni niech idzie. Nie. Czy mogę zmienić pozycję? Mogę, spacją, dobra. Okej. Okay. Spacę. What the fuck! Wow! Wow! Epickość! I'm going to grab you, Shandy. Współczesne emocje! Żywioł, Riders! Kot Kucław! Film akcji z lat 90. Nie wiem, w jaki sposób uderzenie w takie samochody by spowodowało nasze spowolnienie. Przecież spadamy z taką prędkością, że co? Ledwo ich tylko wyprzedzamy. No co jest? Halo! Dobrze. Łapię, mam cię. Też ją złapałem. Nie złapałeś, ja ją złapałem. Ja ją złapałem, też. Ja ją złapałem. Tak samo... Ja jestem bohaterem w tym odcinku. Tak samo się poruszamy. Mamy te same postacie widoczne na kocenkach. Niech kłóć się ze mną, bo ci... Ale nie. Ty by się nie złapał. Jakim cudem w nas nic nie spadło w tym momencie? Patrząc na to, jak było wszystko za... Magia kina.
I shoot out the window, I can land inside it, cap Philippe, then jump out the back. Świetny plan. I'll be back in a minute. Shoot out the window? The fuck was I thinking? Aaaa, co nie? Wow! Kurwo! To nie działa w taki sposób, what the fuck? Znaczy nie, ciąg powietrza, to może jeszcze, nie! Action movie? Boże, jak w bollywoodzkich filmach o Bondzie. No właśnie o to chodzi. Centro to miało być parodią. Znaczy GTA, najlepsze to, że GTA na początku był parodią wszystkiego. Był parodią po prostu, ale od czwórki... Tak, jak to było, że i tu lecą, o i wylądowali. Daj spokój. Przecież GTA kiedyś był miło nic niezobowiązującą rozrywką. Jedynka, dwójka, robienie parówek z ludzi dla ruskiej mafii. A teraz mamy pana w badyskafie. Ła! Znaczy wiesz co, akurat czwórka, czyli GTA 5 to by się nie dorwał, ale czwórka była jak dla mnie zbyt poważna jak na GTA. No, ruska mafia, wszystko, Rico, let's go bowling, straszne przeżycia twojego kolegi. Nie, nie mów mi o kuzynie, Romanie. Da się jakoś przyspieszyć? Da się jakoś nie odbierać telefonów w GTA 4? Pytam się, czy można spadać szybciej w dół. Czy jest możliwość zdaszowania, bo ja tu jestem na takiej w pół połowie. Nie. O nie! O no! Kurde! Złapię ją! Złapałem ją! No jak na nas to nie spada? Przecież my byliśmy, tak manewrowaliśmy przed tym. Magia kina akcji. A dupa tam! W ogóle tego tyle spadało na jednego tego, Boilinga. Jaka jest ładowność Boilinga? 1000 osób? A ładowność chyba nie na wiem. Pewno nie tyle samochodów. No na pewno nie tyle samochodów, jak tam chyba jest 34 tony tylko. Znaczy nie chodzi o samą wagę, tylko widziałeś ile jeszcze rzeczy było w środku, ile było samochodów przedtem. Właśnie. Phil Boss. O, to, tak jest na Kalińskim. Brak funduszy. Tak samo się czuję w momencie, jak chcę sobie kupić makaron, a się okazuje, że mój bank BGŻ śmieszny robi: hej! Słuchaj, robimy taką akcję, naprawiamy serwery, ale nie naprawimy ich o godzinie 24 do północy, wtedy, kiedy mało kto korzysta z naszej karty. Nie, kurwa, przez cały dzień spierdol się! Będziesz głodnym frajerem. Właśnie. Będziesz głodnym frajerem. Dlatego ja mam radosne PKO. No, w sumie racja. Znaczy BGŻ też dobry, tylko teraz ostatnio robi zmiany właśnie w, tak, w systemach, wszystko. Jak to się wszyscy śmieją, ja mam bank dla starych ludzi, ale nie narzekam. Najlepiej. Dzień dobry. Porany, dalej. Patrz, Jojo Stens. Teleton. Taki Diego. Tak. O, matko. Serdeczny jaszczur. A strasznie jesteś podobny do siebie tutaj. Znaczy, bardziej brakuje ci tylko jeszcze bardziej wyrazistej tej brody, którą masz, i umięśnienia. Jest. Mogło wyjść lepiej, ale nie wyszło tragicznie. Tak jak mówiłem, jakbym trochę dostał deską w twarz. Okej. Okay. Idziemy ukraść pojazdy. O, dzień dobry. Może pójdźmy do tamtego pojazdu, który jest zaznaczony. Aha! Czyli kwadracik to jest zaznaczony. A no rzeczywiście, nawet wiesz, byłoby prościej. No, moja logika była taka, że bliżej by było w prawo, ale co tam? Seksy wszędzie. Polecam, Piotrkowska. Jak do ciebie jadę? Kurwo! Ej, ludzie z autografami. Jak się wskakuje z rozbi... Czemu jestem na tyle? Dwa razy E. Czemu jestem na tyle? Nie wiem, przepraszam. Otwórz mapę. Pan się cofnie. Aktualna misja, przydadzą nam się spływy, dobra. Kasa to są te nasze fundusze, okej, okay, kiedy mamy kupowane rzeczy. Tak, i coś czego nie ma w GTA, kontrola prędkości. Mhm. O, i można zaznaczyć na mapie. Ty z nią rozmawiasz? Zrobiłeś tak. Snake'a. Snake? Snake Voice'a, męski 3, tak? Tak.
Just remember this was your idea. I never ask for this. A wiesz, że to jest voice actor Travisa Touchdowna? Więc w sumie ja powinienem to wziąć. Traviskop. You know any chaps around here? Yeah, I keep up with one of my exes. How's his flat? Tak, i najlepsza rozgrywka w GTA. Tak, I wanna be the number one. Oczywiście będziemy... Czemu tak wolno jedziesz? Zapierdalaj szybciej! Halo! Magiczne słowo, dziękuję. Yeah! Woo. Jakie drifty! Przeciwny pas, więcej punktów. Jego radosna, miła jazda. Czekaj, co tam było na dole? Prawy przycisk myszy. Aha, i tak się zaznacza, okej. Okay. Food truck! O, food truck! Przejechać food trucka, Zoku lubi serdeczne to fury. Serdeczne fury. Piu! Co oni są tam z doktora Genki? Nie, po prostu przebierańcy. Wiesz, mity w Krakowie i tak dalej. Aha. Nie tylko. Zobacz, muszę zaparkować. Kurwa, wyjebałeś mnie. Mówiłem, że możesz wychodzić? Nie. Mój przyjaciel Janusz, dziękuję. Załta tak samo chyba E się wychodzi. Musisz mnie uczyć, bo ja... Dobra. Klikaj E i lewy klawisz myszy. Kub broń. A, na sam początek, póki jeszcze nie ma hajsu, to polecę po prostu w zupę pistolety. Ile ja mam? 113, dobra. Tak, a ja polecę już w Kobrę, moją ukochaną. Poziom drugi od razu. Amunicja. Większa na pewność magazynka. A, tutaj. A, dobra. Okej. Okay. Ja poleciałem w pistolet jeden. Co tam? No ja w Kobrę. Okej. Okay. Jaki ty masz? Digla? Tak, Digle na początku. Szeparda. Ja wolę coś precyzyjnie, bardziej precyzyjnego, precyzyjniejszego. Kurde, nie ma takiego opcji, że tylko scrollem można zmieniać te bronie, bo chciałbym właśnie, wiesz, jak mieć, że naciskam guzik i wtedy taka strzałka się pojawia, że łatwiej mi jest wybierać na tym. Wiesz, o co chodzi? Strzałka by była w środku tego kółka i bym po prostu obracał myszką. To jest właśnie spoko opcja, która w wielu... Fury, kurde, na tym! Dojebać go! Mam go. Dobrze! I gościa w kapeluszu. Ja biorę skuter. I jedziemy dalej. Dobra. Mam samochód. A ja mam skuter. Nakurwiam. Sam mi się steleportowała do... Watch him radio, rolling, radio, watch odpowiednie him go. Radio. O tak, it's classic. Aczkolwiek w tym momencie jest chyba 20 coś minut, tak więc ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Mówisz, czy zrobimy tę misję do końca? No dobra, zróbmy jeszcze tą misję do końca, bo będzie, czekaj, 12:32. Ja wiesz, że mam limit do 40 minut z renderowaniem, więc chyba w tym momencie zakończmy ten odcinek, dobra? Tak. Dobra. No dobra, to poczekaj, dojadę, dojdę do ciebie. Okej. Okay. Albo wróć do mnie. Po co? W ogóle mój skuter nie ma tego! Koło lewicuje po prostu. What the fuck? Travis nakurwia na skuterze. Czy można wyskoczyć ze skuteru tak efektywnie? Tak. Jak? Też E, w czasie jazdy. Okej. Okay. Dobrze, tak więc do zobaczenia i kolejny odcinek będzie u Diego. Na razie. Hej, na razie.